Witajcie, witam was, to już znowu Jarek. Dzisiaj będziemy sobie kolejną misję z Return to Castle Wolfenstein. Także co, przechodzimy już do misji. Tak, misja 4, Śmiertelne Projekty. Część druga, część pierwsza powinna pisać, to jest błąd. Zbombardowana fabryka. Czaszkę zauważono w tym miejscu, które uważamy jako tajne zakłady broni SWF. Jest to zespół przemysłowy usytuowany niedaleko od Kugelstadt, jak się to chyba czyta. Miasta, które ucierpiało od intensywnych bombardowań przez aliantów w ciągu 48 godzin. Powiązania czaszki z wydarzeniami w zamku Wolfenstein są coraz bardziej oczywiste, lecz trzeba jeszcze dużo się dowiedzieć o jego specjalnym dywizjonie projektowym. OSA ma zamiar zbadać SWF, aby otrzymać więcej informacji, lecz nie było możliwości wyjaśnić dokładne usytuowanie i punkt wejścia. Grupa Kreisau poinformowała nas także o tym, że główny naukowiec SWF ma zamiar dezerterować. Oni postawili czołg przy wejściu do zespołu, tak że możemy okazać pomoc w przedostaniu się do zakładów. Po nawiązaniu łączności z członkami ruchu oporu zaproponuj im pomoc i możesz zaprowadzić naukowców do bezpiecznego miejsca. Gotowe sprawozdania doszły do nas od naukowca dezertera przez łączników grupy Kreisau. Z tych sprawozdań wynika, że istnieje księga projektów, która może ostatecznie rozkryć sens eksperymentów broni trującej. OSA nada dalsze informacje dotyczące księgi projektów po wykonaniu zadania. Tak, tutaj widzicie, mam taką mapkę tego Kugelstadt. I to jest zdjęcie tego czołgu. Tak, zadanie dla misji. Zniszczyć oddziały pancerne, eskortować jeńców do zespołu SWF, skierować grupę Kreisau w bezpiecznym kierunku do naukowca SWF, otrzymać dostęp do zespołu SWF. Uwaga, SWF równa się tajne zakłady broni. Czyli chyba Secret Weapon Facility. Tak, dobra. Idziemy sobie za tym czołgiem, tu musimy uważać na... Właśnie. Na Panzerfausta musimy uważać, bo... Lepiej było wziąć snajperkę. Nie wiem, czy tam na wprost nie ma kogoś. Możliwe, że jest. Albo tam... Nie, tam chyba nikogo nie ma. Dobra. Idziemy tutaj. Tu będzie paru Niemców. No właśnie. Tu chyba jeden i tu jeden. Rzucił granat, uciekamy. Właśnie, tu ich się pełno plącze po tym mieście. Zaraz. Musimy się tu nie pogubić. Stąd przyszliśmy. Tak, przyszliśmy stąd. Tu nic nie ma. Dobra. Tam chyba jeszcze siedzi jeden. Tak, idziemy tędy. A żeby to po kolei wszystko zrobić, żeby się nie pomieszało. Tu jest już wyjście całkiem. Dobra. Czyli idziemy to na górę. O, tu jest jeden. Właśnie. Nie tam, tylko tutaj wokół. Pomijam się. Czołg jedzie dalej. Tu chyba jeszcze jeden siedzi, jeśli się nie mylę. Aha, nie, to jest ten, którego załatwiliśmy. Schodzimy sobie na dół. Zniszczyć oddział pancerny, tak, zaliczone. Tak, on rozwali tą wieżę. Tam był snajper. Tak, musimy tutaj pomóc tego naukowca obronić, żeby Niemcy go nie zabili. Idziemy tędy. On jest tutaj zaraz. Dawaj. Tak, tu jeden MG42. To musimy też uważać, bo jeden Niemiec będzie miał miotacz ognia. Wchodzimy przez to okno. Tutaj zaraz po prawej. Udało się. To jest właśnie ten naukowiec. Skierować go PKS-a w bezpiecznym kierunku do naukowca SWF. To było właśnie to. Tak. Idziemy dalej. Zużyłem cały miotacz ognia, ale to nic, tu będzie pełno tego. Znaczy później. Dużo będzie tej amunicji do tego. Tutaj... O, tu mamy jeszcze kamizelkę. Wracamy się. Załatwiamy tutaj wszystkich. Stąd jeszcze wow. Właśnie. Nie zginęliśmy. Stąd powinno wybiec jeszcze dwóch. Wow. Właśnie. Tak, ale na razie się wrócimy. Tu jeszcze chyba jest gdzieś paru Niemców i trochę zdrówka. Idziemy sobie tutaj. O. Tu jest jeden. Tak, to musimy przeskoczyć. I to mamy zdrówko i kamizelkę. Dobra, możemy sobie stąd wyjść, wyjdę sobie tak. I jeszcze tu się cofamy. Tu mamy jeszcze więcej zdrówka. O, tu gdzie jest ten Niemiec. Nawet więcej ich tu jest. O. Dwa zdrówka i kamizelka. To nie, to jest tylko hełm. Dobra. Teraz możemy już iść. Wszystko zrobiliśmy tutaj. Dobra. I tak. Ła. Ła, 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 ła. Załatwiliśmy go. Tak, mamy tu jedną tajną strefę jeszcze przed końcem, żeby zakończyć. Trzeba wejść tam. Ale jak widzicie, nie mam jeszcze odkrytej tej jednej strefy. Żeby ją odkryć, robimy tak. Wchodzimy tu na to. Skakujemy na to. I teraz musimy przeskoczyć. O, na to. Teraz stąd tam. Wystarczy się rozpędzić i pobiec, nie trzeba skakać. On tam jest takie wybicie, że sam wyskoczy. I to mamy. Amunicję do karabinu snajperskiego i zdrówko. No i to by było na tyle w tej części misji. Wchodzimy. Tak, misja 2, Śmiertelne Projekty, część druga, Zbombardowana Fabryka. Pierwsza część zespołu zakładów jest fabryką broni. Przed zbombardowaniem tutaj produkowano rozmaite samoloty i ciężką broń. Wywiad dowiedział się o tym, że było to jedno z miejsc, w których wytwarzano nowe, nazistowskie, trujące pistolety maszynowe. Powiadają, że ta broń jest o nadzwyczajnej mocy ogniowej i jeżeli sprawozdania o mocy tej broni nawet w połowie są prawdą, wtedy powstaje poważne zagrożenie dla aliantów. Jeden z naukowców potwierdził informację stosownie istnienia projektu trująca broń, która znajduje się gdzieś w zakładzie i zawiera pełny zbiór danych dotyczących broni tego rodzaju. Uzyskanie księgi projektów broń trująca może stać się dużym sukcesem dla aliantów, więc za każdą cenę musisz zdobyć tą księgę. SWF to nie zakłady broni, tak. Zadania dla misji. Przedostać się do fabryki broni w Kugelstadt. Zdobyć księgę projektów trującej broni. Tak. Dobra. Tu wychodzimy sobie po drabinie. Od razu bierzemy sobie snajperkę. To będzie nas gościu ładował z MG42 chyba. Albo FG42. FG40. O, i MG42 też. Tu jest ich sporo. W tej części misji nie ma żadnych ukrytych obszarów. Tak, to jest jedyna część misji w tej misji, w której nie ma żadnych ukrytych obszarów. Tak, jest tu sporo Niemców. Nie, to musimy uważać. Co my tu mamy? Tu jest jakiś wrak samolotu chyba. Trochę jak pocisk V1. Dobra. Tutaj właśnie radzę się rozglądać, bo jest ich sporo. O, właśnie, jeden rzuca granatami. O, widać go. Tam nie radzę wychodzić na razie. Pójdziemy sobie tam, ale inną drogą. Kto to strzela do nas? Tu nie możemy wejść, musimy skorzystać z karty. Z tego kanału. Tu mamy trochę apteczki. Wejdziemy sobie tędy. Tak. Możemy pójść w jedną stronę albo w drugą. Tutaj właśnie wyjdziemy. Chyba. Tak, to wyjdziemy właśnie tu. Przez ten otwór, gdzie tu była ta krata. To jest właśnie to miejsce, skąd nas strzelano na samym początku. Mamy trochę zdrówka. Tak. Wracamy. Musimy uważać na tych zmiotaczami ognia. I teraz wyjdziemy właśnie tam, gdzie mówiłem, żeby na razie nie przechodzić. Tamtędy. Stąd będzie nam trochę łatwiej. Tutaj jest sporo Niemców. Jeden ma Panzerfausta. O, właśnie. Z tego powodu właśnie. O, mówiłem, żeby sobie na razie darować. I tam jest też jeden z MG42. Kurde, ale nas zranił porządnie. Cofnę się chyba po apteczkę. Tak, cofnę się po apteczkę. Co my tu mamy? Ile mamy w tym? 26. Nie za wiele, 15, ale to lepsze niż nic. Tu jest właśnie sporo tych z tym FG42. Dobra. Idziemy. Tak. Ale to... Tam jest właśnie jeden Niemiec MG42, ten co nas zastrzelił. Wejdziemy sobie tędy i zajdziemy go od tyłu. Coś tam mamy? Nie. To właśnie ten. Musimy uważać, mam bardzo mało zdrowia. Właśnie. Stąd do nas strzelił. So how do I disarm this thing? I told you, just clip the red wire. Or was it the blue one? Ah, hold on while I go get the manual. Próbują rozminować bombę. O, i wysadzili się sami. Tak. Teraz przejdziemy sobie tu. Zdrówko i kamizelka. To jest najłatwiejszy sposób. Tu wyjdziemy chyba na zewnątrz, a my sobie zejdziemy tu jeszcze po... Mamy trochę amunicji. Coś jeszcze tu jest. Aha, stąd przeszliśmy. Dobra. Idziemy na górę. Tak, teraz wyjdziemy sobie na zewnątrz. Tu zaraz będziemy ta księga projektów trującej broni. To będzie za chwilę tutaj właśnie leżeć. Tam wychodzi się na zewnątrz. A tu się nie da wejść. Dobra, czyli wychodzimy. Dwóch załatwiliśmy, ale ich tu jest więcej. Jesteśmy tu gdzie wcześniej, tylko że teraz jesteśmy wyżej. O, teraz opadła ta drabina. Wcześniej ona chyba była podniesiona do góry, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewny, ale chyba tak. Dobra. Wow. Następny z Panzerfaustem. Jak widzicie, tu ich jest naprawdę pełno po tych zakamarkach. Wow. Kurde, schował się. Załatwiony, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden tam gdzieś siedzi. Ten, którego nie załatwiliśmy. Tu jest ten dzień, ten instrukcja trucizny technicznej. Tak. Księga projektów trującej broni, to jest właśnie to. Co my tu mamy? Tak, tędy musimy przeskoczyć. Aha, nie, udało się, załatwiliśmy ich. Dobra. Tu nie. Dobra, co my tu mamy? Tak. Te są zamknięte. Aha, to wszystko. Dobra, wychodzimy. Widzicie, nie było żadnych tajemnych stref. Misja 4. Śmiertelne zamiary. Część 3. Zajezdnia. Druga część zespołu przemysłowego Zakładów Tajnej Broni. Zajezdnia tramwajowa i pociągów. Wywiad powietrzny melduje, że ten obiekt został mniej uszkodzony niż zakłady. Realna cenność strategiczna tej budowli polega na tym, że tutaj znajduje się jedyne wejście do zakładów tajemnej broni, które znajdują się pod ziemią i są poza zasięgiem rażenia bombowców aliantów. Niestety mamy minimalną taktyczną informację o tym miejscu, więc sam musi przeprowadzić zwiady i odnaleźć budowlę, w której znajduje się wejście do zakładu. Zadania dla misji. Uzyskać dostęp do głównego zespołu magazynów, odnaleźć główną windę i iść do fabryki broni. Tak. Snajperka. Tu nie wiadomo, co się będzie działo. Też będą z panzerfaustami na pewno. Tam musimy przejść, gdzie on jest. Wow. Wyjdzie. O, dobra. Załatwiony. Bierzemy snajperkę i tu jest kostek z panzerfaustem. I drugi. Będziemy musieli wejść na tamten budynek, stamtąd dostaniemy się do ukrytego obszaru. Tak, ale to za chwilę. Weźmiemy sobie zdrówko i kamizelkę. Mamy tu jeszcze jakichś Niemców. Na razie nie, pewnie dopiero jak zejdziemy. Gdzieś tu musi być chyba jakaś drabina czy coś. O, jest tutaj, tak. Dobra, schodzimy. O, właśnie. Drugi i jeszcze jeden. Za tym się schował. Załatwiony. Tam chyba jest jakieś zdrówko. Tak, jest zdrówko i kamizelka. Dobra. A, tu jeszcze są. Wow. Z panzerfaustem. Tego nie przewidziałem. Dobra, to jeszcze raz. Załatwieni. Tak, na ten budynek się nie da tak tutaj normalnie, czy da się? Aha, da się, dobra, jest drabina. Tak. Sobie FG42. Panzerfausta już mamy maksimum. Jeszcze zdrówko. Tak, żeby przejść do pierwszego ukrytego obszaru, to jest właśnie ten wagon. Musimy wejść tu i przeskoczyć na niego. Trochę stracimy zdrówka przy tym. Ale tu jest więcej. Dwie sztabki złota, granaty i naboje do snajperki, tudzież FG42. Tak, wychodzimy tędy. Dobra. Te drzwi są chyba zamknięte. Przepraszam. Tak, te też są zamknięte. Tędy możemy wejść. Jeden załatwiony, tu jest jeszcze jeden. I zaraz wybiegnie trzech. Wow. Tu jest jeszcze jeden. Albo to był ten właśnie, co stamtąd wybiegał. Dobra. Tu jak widzicie jest sporo tych z tymi, także weźmiemy sobie teraz FG42. Wow. Żeby nie marnować amunicji. W tamtym jeśli nie mamy na razie tu zapasu. Znowu nas uszkodzili. Dobra. Tam jest jeden za tą szybą. Na razie tam nie wejdziemy. Ale wejdziemy tam później. Dobra. Dostęp do głównego zespołu magazynów. Tak, teraz odnaleźć główną windę i iść do fabryki broni. Dobra. Stąd wyjdą. Kurde. O, mamy zdówka. Załatwiony. Nic tu nie ma. Powiem wam, że zanim mnie zacząłem grać w tego Return to Castle Wolfenstein, nie wiedziałem, że w ogóle taka broń istniała jak to FG42, to teraz je trzymam. Tak, bardzo fajna broń. Nie wiedziałem nawet, że coś takiego w ogóle było. Dobra. Co my tu mamy? Tak, tu mamy zamknięte drzwi i to mamy zamknięte drzwi. Tu mamy... Możemy je otworzyć. Tak, najpierw pójdziemy sobie tutaj. Mamy tutaj kamizelkę, dosyć sporo. I notatkę. Do wszystkich inspektorów działu zakładu, podporucznik Schosshund. Temat załadunek priorytetowy. Powinno być wykonane priorytetowe załadowanie szwajcarskiej czekolady do przybycia pociągu 0900. Ten ładunek ma być przetransportowany w stanie nienaruszonym do młodszego oficerskiego korpusu SS. Aby uniknąć kradzieży, będzie wyznaczona dodatkowa warta. Porucznik Schosshund, koordynator dostaw. Specjalny projekt Rzeszy, okręg Kugelstadt. Skąd on się wziął? Tutaj. Tu widzimy właśnie ten budynek, z którego skakaliśmy do tajnej strefy naprzeciwko. Dobra. On chyba z dołu przyszedł. Tak, bo tu otworzyliśmy drugie drzwi i podejrzewam, że właśnie stamtąd przyszedł. O, stamtąd właśnie. Te są chyba zamknięte, tak. A to są chyba te, co tam były od zewnątrz zamknięte, to są te same drzwi. Tu byliśmy, tak, dobra. Tutaj byliśmy? Nie. Nic tu nie ma, dobra. Tam byliśmy i tu byliśmy, dobra, idziemy teraz tu. Tu znowu będzie ich sporo chyba. Wow. Jak widzicie, jest ich tu pełno. Jeszcze jak się ma tak mało zdrówka, to nie jest za fajnie. Dobra. Załatwieni. Tu jest ta winda. Tam chyba za tamtymi drzwiami na wprost. Zaraz. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś przejście. Aha, tu wchodzimy na górę. Dobrze. Stąd przyszliśmy. Zaraz, zejdziemy jeszcze na dół. Tu jest jeden. Jeszcze tutaj. Dobra, teraz możemy iść na górę. Tak, tamte drzwi są zamknięte, tam jest ta winda, której szukamy. I jeszcze jeden ukryty obszar. O, to jest właśnie wejście chyba do tego, tak, tego gdzie załatwiliśmy na początku, jak weszliśmy do tego budynku, tego Niemca przez szybę. Możemy teraz te drzwi sobie otworzyć. Tu mamy granaty, naboje, zdrówka tu nie ma. Tylko jedzenie było. Tak, ale jeszcze znajdziemy sobie trochę zdrówka. Dobra. Tam musimy przeskoczyć. A nawet przejść możemy sobie to. Otworzyliśmy windę. Teraz, żeby przejść sobie tam, znaczy tam, musimy zrobić tak. Sam coś odblokowało? Aha, główną windę. No tak, wskakujemy na to. I przeskakujemy tu, potem tu i tu. Wchodzimy tu. O, tu zabiliśmy też tego Niemca przez szybę. Tu są drzwi zamknięte, mamy zdrówko. Kamizelka. Granaty. Paliwo do miotacza. Tak. Dobra. Możemy wyjść teraz, żeby sobie łatwiej przejść. Możemy przesunąć to. Tutaj. Zejdziemy sobie już na dół. Zejdziemy sobie. Ła. Nie tak. Tutaj się od tych... Lampy są strasznie nisko i... się od nich odbija. Tak, wszystko. Próby dużo, 8 aż. Ale wszystko odkryliśmy. Dobra. Misja 4. Śmiertelne zamiary. Część 4. Zakłady Tajemnej Broni. Poza badaniami i opracowaniami w zakresie nowych rodzajów broni, OSA dysponuje zbyt małą ilością informacji o tym, co dzieje się wewnątrz zakładów tajemnej broni. Informacje uzyskane od grupy Kaiser świadczą o tym, że w zakładach jest dok dla niemieckiej łodzi podwodnych, który może być wykorzystywany jako jeszcze jedno miejsce do zrealizowania tajemnych badawczych projektów czaszki, choć i nic... nie wiemy o tym, z czym one mogą być powiązane. Bombardowanie w całości zniszczyło system łączności, więc bez trudu możesz przedostać się wewnątrz budowli, nawet nie znając jej planu. Tak, zadania dla misji. Odnaleźć łodzie podwodne czaszki, uzyskać informacje o miejscu pobytu czaszki. Dobra. Major, why are we not yet ready to depart? My apologies, Herr Oberfuhrer, but the weapons loadout on the new torpedoes is taking more time than originally anticipated. I don't have time for this nonsense. I have important business to attend to. This boat leaves for the X-Labs within the hour, torpedoes or not. Is that understood, Major? Perfectly, Herr Oberfuhrer. Tak, jedziemy, jak widzicie, windą na dół, to właśnie ten czaszka. Tutaj będziemy już trochę mieli do czynienia z takimi potworami. Dobra. Tak. Pierwszy ukryty obszar w tej części misji. Niszczymy te butle. Wchodzimy. Mamy tu sporo różnych fajnych rzeczy. Tak, co my tu jeszcze mamy? Nic. Dobra. Wychodzimy stąd i idziemy tędy. Załatwiamy po kolei Niemców. Tutaj... Aha, drzwi są zamknięte. Aha, bo ja tak, one później dopiero będą otwarte. Tu nic już nie ma, dobra. Tu mamy dwóch. Dobra. Tam było takie na ścianie takie coś. Możemy to otworzyć, ale to są tylko rury, nic nie możemy z nimi zrobić. Także no nic, dobra. Idziemy sobie dalej. O, właśnie, kurde, usłyszał nas. Ła. Cofnę sobie. Nie chcę tracić tyle zdrówka na marne. Kurczę. No, udało się. Tak, co my to mamy jeszcze do zrobienia? Tu nie ma nic, tu jest jeden Niemiec, ale tam nie wejdziemy na razie, nie da się tam wejść, drzwi są zamknięte. Stąd przyszliśmy, musimy wejść na górę po skrzyniach. Tu dopiero później będziemy mogli sobie otworzyć to przejście. Tu mamy trochę zdrówka, ale na razie nie będę go brał. Tu jeszcze będziemy przechodzić kilka razy, tędy pewnie. Tak. O, tu już są te potwory. Ale za chwilę. Zobaczę jeszcze, co jest za tymi drugimi drzwiami. Czy tam się da... Teraz już wyjść, czy jeszcze? Nie pamiętam tu wszystkiego. Aha, tu wchodzimy. Skąd przyszliśmy? Dobra. Znaczy po prostu jeszcze jedno dodatkowe przejście. Dobra. Także idziemy już do tych stworów. One nas rażą prądem. Najlepiej je atakować strzelając do nich i cofając się. Tak, one się nazywają lopery. Tak. Tu jeden właśnie. Ła. Udało się go zabić. Dobra, będą tam jeszcze trzej tacy. Radzę wziąć tą broń. Bardzo skuteczna właśnie do nich. To jest do niej amunicja. Mamy też trochę zdrowia. Przeładujemy sobie. Ten przycisk jest do zamknięcia tych drzwi. Tak. O, właśnie. Tak. Następny zniszczony. Siedzi tu jeszcze jeden za tymi drzwiami. Żeby się dostać do jednego ukrytego obszaru, musimy tam wejść. Tak, a więc, a zaraz. Tutaj. Aha. Tutaj jest, otwieramy te drzwi. Znaczy nie otwieramy drzwi, tylko ten pomost sobie przesuwamy. Weźmiemy sobie trochę apteczki. Dobra. Za szybko. Kurde, ale oni biegają z tymi lataczami. Z panzerfaustami. Dobra, później. Najpierw załatwimy tego. Dobra. Tak właśnie najlepiej jest tutaj to robić. Tu mamy przejście do tajnej strefy. Sporo fajnych rzeczy. Granaty, amunicja, apteczka. Tak, zrobiliśmy sobie przejście. Teraz musimy załatwić tego z Panzerfaustem. No, udało się. Wskoczymy sobie na górę. Skoczymy sobie na górę i weźmiemy sobie teraz tą apteczkę, którą tu zostawiłem na później. Dobra, akurat 30, bo nam akurat potrzeba. Co my tu mamy? Aha, tu mamy taki otwór. Nie możemy tu nic zrobić, nie da się tego zniszczyć. Ale to nic. Później to się nam przyda. Tu tak samo jest taki otwór. Mamy trochę amunicji i zdówko, ale zdówka mamy 100. Tu nie możemy na razie zejść. To właśnie będzie związane z następną ukrytą strefą. Załatwiony. I to tak samo. Dobra. Tu jest chyba tylko jeden. Tak. Mamy tu kamizelkę, trochę amunicji. Wow. Dobra. Aha, tam już jest wyjście, to później. Teraz tak, ukryta strefa. Musimy skoczyć tu do wody. Za tymi rurami jest przejście. Rozwalamy kartę i płyniemy. Odnalazłeś tajemną strefę. Tutaj, zaraz, gdzieś tu. Aha, naciskamy przycisk. Teraz możemy wyjść tymi właśnie przejściami, jednym albo drugim. O, tu jeszcze mamy drabinę. I drzwi, tak, musimy wejść tutaj i tu mamy zawór. Przekręcamy ten zawór. Dzięki temu te pomieszczenia zaleją się wodą i będziemy mogli dojść do skrytki z amunicją i tak dalej. Wychodzimy tędy. Stówko sobie weźmiemy. Tak, tu już powoli zbliżamy się do końca tej misji. Zaraz tutaj. Skakujemy, tak, tutaj. I płyniemy tu i tu. Na górze mamy przejście. O. Tu mamy jeszcze jedną tajną strefę. Miotacz ognia. Amunicja do tego takiego szybkostrzelnego karabinu. Tego. Możemy sobie przeładować. Taki ichniejszy minigun, coś takiego. Tak. Tego stówka już nie możemy wziąć, mam maksimum. Wychodzimy. Dobra. Odkryliśmy wszystkie tajne strefy, w sumie było ich 4. Tak. I możemy już wychodzić do końca. Co my tu mamy? Odnaleźć łodzie podwodne czaszki. Tak, to są te łodzie. Ona nurkuje w tym momencie. Albo snajperkę. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze tych Niemców. Tak, tu już jest sporo Niemców. Właśnie też tych wrednych z tymi FG42. Nie trafiliśmy. Tak, myślę, że go nie widać. Musimy się dostać tam, do tego gostka. I jak się tam do niego dostaniemy, to będzie zakończenie tej misji. Zaraz sprawdzimy sobie tu wszystko. Składzik. O, sporo tego. Dużo różnych fajnych rzeczy. Snajperka, ale ma maksimum chyba. Tak. Tak, ma maksimum w snajperce. Tego też ma maksimum. Znaczy nie maksimum, ale dużo. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj chyba nic nie ma, jak zejdziemy. Tu jest... Jest ta łódź podwodna, ale... Czy wejście tam coś nam daje? Chyba nie. Można to sprawdzić. Nigdy tu nie wchodziłem. Nie. Zginiemy tutaj. O, za długo byłem pod wodą. Dobra. Nigdy tam nie wchodziłem. Także ten, ale jak widać nic się nie da zrobić. To chyba właśnie ten czaszka uciekł tą łodzią. Dobra, wchodzimy na górę. To będą Niemcy. A, kurde. Znowu żebym się pomylił. Sprawdzamy oboje drzwi. Tędy to już będzie do końca dochodzimy. A z tej strony... Aha, tu jest tylko taki balkonik. Dobra. Te drzwi są zamknięte. Musimy zejść tu. Te też się ich nie da otworzyć, ale... robimy tak. Tu jest chyba koniec, a tu... Aha, tu jest przejście na ten... mostek. Dobra. Wszystkie tajne strefy. I will not divulge any information to you. They're going to Norway. The coordinates are 67 degrees north by 16 degrees east. Tak, podał nam współrzędne. Gdzie jest czaszka? Że w Norwegii. Dobra. Także to ja już się będę z wami żegnał. Obejrzymy sobie tylko jeszcze odprawę i to będzie koniec tego odcinka. Do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Well, Jack, Agent Blaskowitz is certainly full of surprises. There's no denying that. No, sir. Of course, I always knew he was resourceful, but I never imagined he had such expert interrogation skills. Well, from BJ's interrogation of the officer, we now know the approximate location of Death's Head's so-called X-labs in occupied Norway. What have we learned from our defecting scientist? Well, unfortunately, not as much as I'd hoped. He was pretty badly shaken when we got a hold of him, and he still hasn't completely recovered. He kept referring to a project, Ubersoldat. Super soldier? Yes. From what I could piece together, it involves some bizarre synthesis of robotic and biological engineering. For what purpose? Apparently, to create the ultimate killing machine. Good Lord. According to the scientist, this project is Death's Head's baby. The thing most near and dear to his heart, and he's been working on it in one form or another since 1937. I suppose that explains the proto-soldier blueprint and those loping monstrosities as well. But it still doesn't explain the involvement with the occult. No, it doesn't. And there's only one place where we're likely to find that out. Yes, and that's why Agent Blaskowitz is on his way to the X-Labs in Norway as we speak.